przedostatniej kolejce rundy jesiennej drugi zespół Enei Energii Kozienice podejmował plon Garbatka Letnisko. W niedzielę na boisku przy szkole podstawowej nr 2 zmierzyły się 13, czyli przedostatni i 11 zespół klasy A. Żadna z drużyn nie była zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. Kozieniczanie prowadzeni przez Artura Kugałę nie wygrali od 6 kolejek, a w tym sezonie tylko raz sięgnęli po komplet punktów. Z kolei zespół Mateusza Kocyka, choć miał na koncie 4 punkty więcej, to na wyjazdach przegrał wszystkie 5 spotkań. W mecz zdecydowanie lepiej weszli gospodarze. Już w drugiej minucie prowadzenie Energii dał Przemysław Stępiński. Później żadna z drużyn nie osiągnęła zdecydowanej przewagi. Choć gra częściej toczyła się na połowie Energii, to gospodarze, próbując grać z kontrataku, mieli więcej sytuacji. Lecz za każdym razem brakowało ostatniego podania lub dokładnego uderzenia w światło bramki. Z dystansu Mateusza Kulińskiego próbował pokonać Jakub Łatos. Sebastian Gregorczyk nie trafił dobrze w piłkę po podaniu od Macieja Karasia. A w końcówce Gregorczyk po dobrym prostopadłym zagraniu Rafała Konopki przegrał pojedynek z bramkarzem. Pierwsza odsłona to typowy mecz walki. Zawodnicy nie przebierali w środkach, by zatrzymać rywali. I choć w tej części meczu sędzia ani razu nie sięgnął po kartkę, nie brakowało fauli i rzutów wolnych. A gra była bardzo szarpana. Jednak to Energia do przerwy była o jedno trafienie lepsza. Ale cóż z tego, skoro drugie 45 minut w wykonaniu naszego zespołu było katastrofalne. Kozieńczanie przegrywali już po 5 minutach. Najpierw wyrównał Tomasz Banach, a 3 minuty później rzut karny na bramkę zamienił grający trener plonu. Mateusz Kocyk w tym meczu jeszcze 2 razy ustawił piłkę na 11 metrze. Na kwadrans przed końcem podwyższył na 3-1, a kilka minut później jego uderzenie obronił Maksymilian Jasik. Gospodarze mecz kończyli w osłabieniu. W ciągu zaledwie 3 minut 2 żółte kartki ujrzał Mateusz Pietrzyk. Obie za wulgarne krytykowanie decyzji sędziego Michała Wrochny. Zresztą za podobne zachowanie żółte kartoniki zobaczyli także Wiktor Wasiński i Artur Gugała. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną plonu 4-1, a wynik w ostatnich minutach ustalił Daniel Maj.